Był to zwykły dzień na pustyni. Witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Jesteśmy grupą archeologiczną. Ja jestem pieseł archeolog i przyszliśmy na ten kawałek pustyni, ponieważ odkryliśmy tutaj starożytne ruiny Popek Hamona? Popek Hamon, tak. Popek Hamon. Z Albanii. Albański faraon. Halo, Kuba. Halo. A to ile jest? Halo, dzień dobry. Popek Hamon. Popek Hamon. Rozwali się z ustalmy pewne zasady, że poruszanie się po tym miejscu wcale nie należy do niebezpiecznych, ponieważ pełno tutaj pułapek i niebezpieczeństw. Musimy się trzymać razem i współpracować. Tak więc jasne. Załogo archeologiczne, który korytarz zwiedzimy w pierwszej kolejności? Ja bym poszedł tam, brzmi bezpiecznie. Ten z lewej. Ten tutaj? Nie. Tak, ktoś tu nie ma skina. Zawsze prawa strona. Ja nie mam, zakładałem. O, zniknął ci, bo jesteś traitorem. Pierwsza zakapka. A, to dlatego! O nie! Razem musimy zadecydować, którą drogą się wybrać, żeby... O, a tu są jakieś przełączniki. To przełączyłeś. A te będą takie te strzelały, patrzcie, strzały. Może duch niech idzie, on nie zginie. No, nie zginiesz, ma jak idź. Przeszedłem. O, nie przyszedłem. Nic ci się nie stało. Dobra, ci się Ignacy mnie spychał, halo. Raz tylko mi się zdarzyło. O, raz to nie spychasz. Dobra, udało nam się przejść pułapkę. A to drugim się anuluje, nie? No. Ej, ciekawe czy się da aktywować tą pułapkę na przykład jakąś bronią rzucając, czy coś takiego. No, ciekawe. Dobra, żeby było to później sprawdzić. Dobra, pójdziemy teraz tu w prawo? No dobra. Hej, razem skarb Popek Hamona, mam shotguna. Fajowe. Na zaufanie. Oj, patrzcie, co to za kolejne wyzwanie. Jakie dźwięki! Popek! Dobry beat puścił, Popuś! Popuś, graj! Niezły Alibaba chyba. Alibaba zarzucił. Ej, dobra! Co tu się dzieje? Coś mi mówi, że musimy tutaj stać. Idziemy w dół, tak bladicznie. Jakoś blad jemu nie ufam. Ja idę! Ja bym tam nie wchodził. Poszli! Poszli tam. Ej! O, tak! Rzucę im na znaleźć drogę. O Jezus! Co tu jest? Co tu jest? Co to? Co się dzieje? Dobra, idę za wami, bo się zamyka! O nie, Skype! Ja też bym chciał! To ale ja mam 16 HP! Ale tu jest fajnie. Aha! O nie! Aha. No to niezły! To niezły! Alibaba puścił bita i poszło! Ale co tam się działo na górze, tam kolory, ale ja nie wiem, faktycznie się odpaliły jakieś złe duchy. Obudziliśmy gniew wodospadów Popka, stary. Gniew wodospadów, o nie! Najgorzej! No, najgorszy tak, gniew, jaki znam w ogóle. Tak niestety było, tutaj nie ma żartów już. Ale ta mapa jest ogromna. Jest przeogromna. To wiem, dlatego... Panowie, musimy zbadać kolejne. To wie, tak. Teraz ja jestem ciekawy, gdzie w takim razie będzie prawdziwa dama. Grupo, prawdziwa dama. Mama śpi. Nie udała się. Ekspedycja nie wróciła żywa z tej wyprawy. Musimy zbadać, co się z nią stało i czemu nie wróciła żywa z tej wyprawy. Czyli znowu kierujemy się ku zwłokom. Dobra, pamiętam, szliśmy na prawo chyba, nie? Nie, szliśmy tam. Szliśmy nie? Tam. Szliśmy... O tutaj szliśmy, o tu. Tutaj. Nie, tutaj. Może idźmy gdzie indziej. A nie, tam. Ten wydaje się bezpieczny. Tutaj nie szliśmy. Tak. Wygląda najbezpieczniej, jak się tylko da. Ten? Tak. Ma ktoś granaty? No. Ja mam. A wrzuć tam granat. Smoke weed every day. No to nieźle. Halo? Uwaga. No, pomogłeś. Dobra, you all alone. No fear. Jesteś. O, nic się nie stało! To totalnie wyglądał bezpiecznie. Fajna pułapka. Bo dym był i ta pułapka po prostu nie skapnęła się. Zjarała się. Zauważyła, że tak działa smog, wiecie. Kufia nie zobaczyła nas ta pułapka. Ej, patrzcie, tu jakieś zwłoki znalazłem. Pełno granatów w środku. To chyba dobrze. To jakieś SCP chyba. To jest Popek Hamon. Ej, kolejny kanał wentylacyjny. To jest znowu ekspedycja. Nie, don't you dare! Ja bym zaufał. Ja was znam, co Kup, ty jesteś zrobić. Pierwszy. Kto tam wpadł? O! Cicho, proszę nie popychać się, przyglądam się, co tam jest. Ej, nie no, mi to wygląda. Ale mi się go chce zepchać. Ej, są kolejne ruiny tutaj Króla Popka, zobacz. Dobra, ej, chyba nie ma... Króla Popka. A to chyba to samo miejsce, co? Nie, mi się wydaje, że musimy tym kanałem wentylacyjnym się wydostać. To jest inne miejsce, chodźmy tutaj. Archeologicznym kanałem wentylacyjnym. Tutaj Kupsan, idź Kupsan. Tak, easy. Halo. Kupson będzie cały czas jako pierwszy przebiegał, on jest... Już jest ten dobry, sprawdzony chłopak, wiadomo, że umie sobie poradzić. Tak, szybkiego skina, to wiecie. Szybki skin! Ej, tu jest jakieś przejście! Ja już się wziąłem. Co zrobiłeś? O! Co się stało? Krew chyba trochę wypływa stamtąd.
Co masz nad głową? Kapitanie! Kapitanie! Panowie, straciliśmy lidera ekspedycji. Chyba nie udało mi się rozwiązać zagadki. Chyba jednak no. Kto teraz po prostu przyjmuje lid? Przytłoczyła cię troszeczkę. Potrzebujemy nowego lidera. Zobaczcie, co tutaj znalazłem. Ja bym głosował za czarnym liderem, także... Ej, ale ogólnie tam chyba da się jakoś dostać tam, gdzie ja byłem. O, Alibaba i Beat? Coś jest nad głową. Z góry, patrzcie, widzicie? Tak. Strzelmy w to. Dobrze. Ale nie działa. A to jest dziura. O. Nie, no to jest bezpiecznie, chłopaki. Plaga, bo ty tak stoisz z tyłu cały czas. Co tam się dzieje? Ty się obawiasz. Widzisz troszeczkę jakieś klawisze, nie? I mówisz, co to jest? To są za guziki. Nie. Panowie, chodźmy tutaj, chodzić. Tu nas jeszcze nie było. Idziemy w dół. Dobrze. Chodźmy. Dobrze. Czyli ty jesteś teraz liderem, tak? Tak, załóżmy. Ej, bo reszta nie poszła. Nie, no wszyscy poszli po prostu. Tutaj też jest jakiś spadek. Jest woda. I tutaj znowu coś spada na górę. To są źródła młodości. Ja tu są wodospady! No kurde, wodę widzicie. Nie, tutaj kamienie spadną. To tutaj na razie spadną. Ej, wydaje mi się, że to jest jakaś wielka, tajemnicza zagadka, którą trzeba rozwiązać. No, prawda. Oczywiście. To jest spadek ciśnienia. Tak. No. A jesteśmy na początku. W tym pokoju ciśnienie spadło chyba. To byliśmy chyba kółko, moi drodzy. A tu nie byliśmy, patrzcie. A zamknięte jest, nie przejdziesz. To jest zamknięte, tutaj trzeba otworzyć. Trzeba zapukać. No, widzicie, halo? Zagadki, halo? Halo? A tu? Ej, słuchajcie. A tu tam? Chłopaki, tutaj, patrzcie. No, chodźmy. A, dobra, w sumie a tu byliśmy za pierwszym razem, byliśmy. Tak. To jest no, ale nie doszliśmy do końca, więc... Okej, okay, tutaj ktoś musi wejść. Środkowe, później smoke. Fuck. No, o nie, straciliśmy następnego lidera, guys. O nie. O nie. Dobra, znowu w smoke'u idziemy. Możemy przejść teraz. Się nie stanie. No i widzicie? I to jest taka technika. Dobra, tutaj nie byliśmy. A w lewo? Smoke. Lewo? W prawo, chodźcie w lewo. Dobra. Dobra. To jest dużo broni, ktoś potrzebuje broni. O, jak to się stało, no, ale że ty plaga, umarłeś i żyjesz nagle? No właśnie. Ej, co się dzieje? No nie. Ej. Aj. No, aj. On się potknął, ja mu tylko pomogłem. A Plaga cały czas z tyłu chodził na subsidiarze. No przecież mówiłem, że przecież on klikał klawisze cały czas, jak coś się działo. Nie ma klawiszy żadnych. Nie ma? Nie, automatycznie się przeciwpala. Ej, to teraz dwóch terra, bo jest tylko jeden terra. Tak, no, jeden tylko. Naprawiam, sekundkę. Teraz dopiero się zorientowałem, że faktycznie jest jeden. Nie ma klawiszy, dlatego terrorysta musi uważać, gdzie wchodzi. Dobra, panowie, trzecia misja ekspedycja. Panowie, niestety poprzednia ekspedycja zakończyła się jakimś wielkim buntem. Musimy zbadać i... Zginąłeś? Co? Musimy zbadać, ej, zginąłem. Masz respi go jeszcze. Tak, dobra, tak. Jeszcze się obudzę. Jeszcze się obudzę. Bloody Hamona. Bloody Hamon. Czy ja zawsze będę niewinny, halo? Bloody Ham on, że włączony ham? Tak. No, nieźle. Albo Szynka. Jestem tutaj, żeby wam pomóc w kolejnej niesamowitej panowie ekspedycji. Tutaj? Szynka. Tu byliśmy? Ej, nie. Wiem, gdzie nie byliśmy. Tu nie byliśmy, patrz. O, tu nie byliśmy. Tu byliśmy. Tu byliśmy ostatnio. Nie, tutaj nie. Słuchajcie, chodźcie, bo tutaj jest jeszcze jedno przejście właśnie. Byliśmy, a nie, byliśmy. A nie, rzeczywiście. Ale jeszcze dalej. Tutaj była właśnie pułapka tego, Bladeusza. Na pewno da się to jakoś przejść, co nie? Tutaj nas jeszcze nie było. O, tutaj nas jeszcze nie było, faktycznie. Chodźmy za tym, Kupson Hamonem. Kupson Hamonem. Kupson Hamon. To wygląda jak pułapka. No, troszeczkę. Hamonem. Ale to się a to wygląda... Nie, to jest totalnie... Ej, tam... Ty, to są jakieś katakumby czy coś. Tak, te ściany wyglądają bezpiecznie. Dobra. Kolce po środku. Tak. Nie, no bez jaj, chłopaki. Nie, no tu nic się nie może stać, panowie. No, tu się nic nie może wydarzyć, widzieliście? No pamiętajcie, że to tylko w waszej głowie siedzi. To jest tylko w waszej głowie. Tutaj na przykład wygląda niebezpiecznie, więc tutaj ktoś musi wejść, bo inaczej nie przejdziemy. To na pewno się... O! Ktoś tam wszedł? Ja to kliknąłem. Nie. Tak. Dobra, a to znaczy... Kurde, tutaj, patrzcie, jaki zapadek. Most wiary! Wow! Most... Nikt się nie może przechodzi stać, ja pierdyka, gość. Uololo. A tutaj, patrzcie, jeszcze no, rzeczywiście. To są skarby jakieś? Nie uruchamia żadne pułapki, głupie, głupie. Właśnie, ej, wróciliśmy do miejsca, gdzie się te duchy pojawiły. Ale to jest różne takie miejsca. To jest inny grup w ogóle. No, nie, no. Byliśmy. Byliśmy tu. Nie. Ej, ale tu byliśmy. Mi się wydaje, że musi być jakieś przejście w takim razie. Tak, o. Wchodzimy tu. I jeszcze jest kanał wentylacyjny. Cała ekipa. Jakbyśmy tam wszyscy weszli naraz? Halo, we go! A, diabeł, wyszliśmy. Ale nie, to jest na dole. Tu jest na dole, ja tutaj gdzieś... O kurde, ten smoke. Tak, dokładnie. Przestraszyłem się smoke'a. Mano, jak ty się tam zmieściłeś? Dobry jest. Dobry agent. Ja na początek o, strzelają się tam.
Ci co zostali. No. Czyli my, Ignacy, jesteśmy jedyni prawilni. A, albo nie, ja też spadłem. Ała, dobra, bo w jego wpławki, ja mówię, o co chodzi. Jak zobaczyłem tam Smoke'a, to wiedziałem, że to nie za dobrze. Musimy trzymać razem, czarny. No, Smoke'a ja rzuciłem, a jestem niewinny. Dawaj ten. No, ała! O nie, zgubiłem się. Czemu ja jestem takim słabym nawigatorem? O, siema, chłopaki, odwróćcie się. Tu. Zajęte. Nie ma takiego numeru, Piotrek. To tam jest plaga, chodź z nami. To ja. O! Czemu Blady? Ja jestem niewinny. No nie, Blady jest tym zdrajcą, bo on tam był na górze i się strzelał. Na pewno. Czemu wszystkich zabiłeś? Zabijcie go. Czemu go zabiłeś? Traitor. Faktycznie był zdrajcą. Mówiłem? No i to kto jeszcze został żywy? Czyli? Kto strzelał? Wait. O! Piotrek, ty powiedziałeś... Ja im uciekłem. Ja ci, tak, ja przecież ja go sfrajerzyłem. No dobrze, dobrze, właśnie ty mówię, skoro sfrajerzyłeś go. Ktoś jeszcze żyje i się nie odzywa, odnoszę takie dziwne wrażenie. Ja żyję, ale się odzywam. To sprawdź ją. Tak, o, tam leży ciało i widzę kogo. Nie, wydaje ci się. To niemożliwe. Patrz, tam nie jest no, jakieś Piotrek, ciało. Się jakoś, Piotrek, nie. Wiesz o co chodzi. Wiem, wiem. Chyba czuję pismo nosem. Tak? Pojebało was, spierdalajcie. Nie no, Ignacy, to nie tak, że my cię po kolorze skóry czy coś. No weź, naprawdę. Ale uciekł, patrz. Patrz! Czuję się winny, kurwa! Oj, oj, oj! Zobaczycie, jak zostajecie z niechani, jeszcze jedziemy. Będziemy tam, dlaczego mi nie ufaliście? Dupie. Będzie shoot on site, obiecuję wam. Jeżeli kogoś zobaczę. O, ja pierdolę, agresywny! Widać, że chłopak z Bronxu. No, wychowany w czarnej dzielnicy i już jest inny. No dobrze, sprawa. Zobaczycie. Jak tylko ktoś będzie do mnie podchodził, to zabiję. A, dlaczego tak? Bo jesteście hamami i chcecie mnie zabić. Kuba! Kuba, gdzie jesteś? Właśnie. No gdzie błądzę, kurde? Tak, dalej rozkazuję Ignacego. Idźcie sobie stąd. No na chuj do mnie strzelasz, co ja ci zrobiłem? Profilaktycznie. O, tak? O. No. Zabiłeś Kubę. Tak, miałem rację. Kurwa! To czemu jest jeszcze jeden traitor? Aha, bo wskrzesił może Bladiego, co? Jelonki. No właśnie. Mówi więcej niż 1000 słów. Tak, Bladiego już tu nie ma. O, a się nie odzywa. Tak, więc dobrze, że oskarżyliście mnie. Szanuję, bardzo dobrze. Szanuję. No i tak to właśnie się załatwia. Jak to się mówi? No, czasami niektóre osoby, no, muszą zginąć. Żeby inne mogły żyć. Żeby inne mogły żyć. Ach, no panie Ignacy. No, zdarza się czasami takie sytuacje, co nie? O nie. Nienawidzę się. Ej, ale Ignacy, trzeba zobaczyć dobrą stronę tego medalu, mój drogi przyjacielu. Bo dobrą jak zabiliśmy Kubę, to ty byłeś oczyszczony z zarzutów. No to bardzo dobrze, że mnie oskarżyliście jako pierwszego. No ale wyrok wykonałem jej ten, na Kubie. Czy jestem czarny? Nie, mówiłem, że to nie dlatego. Ale twoje czarne korzenie były agresywne bardzo. Bo zacząłeś do nas strzelać nagle. Ajajaj. Bardzo ładnie. Teraz każdy byś się porobił. Dobra, no. Czekaj. Na zawsze. Doskonałe pozbycie się zwłok. Teraz nikt cię nie znajdzie, Lord Vaderze. Porobię. A faktycznie te zwłoki, jak się tam powrzuca w tamte końce świata, to... No to już po potokach. No, po potokach może. Dobra, kolejna ekspedycja z kolejną misją ratunkową. Dokładnie. Ratunkowo. Kto znowu zginął? Znowu ktoś zginął? A. Następna generacja. Dobra, najsłabsi odpadają. W tym grobowcu co regularnie kolejna ekipa to umiera, więc... Na szczęście jedyną broń jaką podniosłem jest Huge, więc jestem oczyszczony z zarzutów. Ja mam maka 10. No, także... Ja tak samo. To przynajmniej wiem, że we trójkę możemy sobie ufać. Jak otworzyć wielką salę... Mam najlepszy pomysł. Mam najlepszy pomysł, jak możemy to odnaleźć. Musimy się rozdzielić. To jest zawsze najlepsze. To najlepszy pomysł, jaki wpadłeś. Tak, dokładnie, rozdzielimy się. Dobrze. Tak, musimy się rozdzielić po prostu. Ja idę w lewo. Ja nie idę tędy tam, na się palą ognie. Ja gdzieś poszedłem. Ja nie idę tędy, bo tutaj szczelo, a ja nie chcę znowu stracić. To ja zostaję. Bo tam są te pułapki. No, to jest zły pomysł. Ej, obawiam się, że nie możemy cały czas otworzyć grobowca, bo coś zjebaliśmy. A może. Trzeba znaleźć jakieś przejście. A kto to? Berry. Okej, okay, a tutaj co jest? Musi być jakieś rozwiązanie tej zagadki, mówię wam. To nie jest tak. To na pewno. Nie, bo ty cały czas tu się schodzi do takiej studni. No tak, ale tutaj schodzi do studni. Nie ma cały czas skina? Ale co się dzieje? Czekajcie. Ale różne studni prowadzi w jedno miejsce. Czekajcie, tu sprzedaj. A może w takich miejscach to jedno jest więcej. Studnie prowadzą do trzech teleportów chyba, jeżeli się. Serdeczny shotgun. Ciekawe. Nie, bo jest kilka tu krytyk. Ja co ty robisz? Szczerze mówiąc, ja spróbuję skina założyć właśnie. Nie mogę skina założyć, no. Czy próbujesz kupić jakąś broń? Nie.
mówię, próbuję skina założyć, nie mogę założyć skina w ogóle. Nie wiem, coś się strzeliło. Powiem ci, że trochę się cykam tam iść. Byłem już tutaj, ale popatrz jak to wygląda. To wygląda jakby się miał zaraz zamknąć. Gdzie ty jesteś, diabeł? Na dół zaskoczyłem. To jest ale ja też zaskoczyłem na dół i się tam nie ma. A. Gdzie co ty gadasz? Nie, bo to na pewno jest tylko obok Kupsona tutaj. Tylko z zewnątrz czegoś. A tak, poczekaj, ale kliknę to. Ej, panowie, bo stało się coś bardzo dziwnego. Zaskoczyłem w to samo miejsce, gdzie diabeł, a on jest gdzieś indziej. Przecież zaskoczyłem z góry. Jak to jest to? Tak? Jezus. Po to teleportuje cię. Aaaa, cwane, nice. To nieźle. Nieźle, nieźle. Cwaniaczki. To i co jest? Aha, tam są kolce, tam nie chcę. Nie, iść. Tam lepiej ej, nie iść. Ej, zastanawiałem, że takie drobne przejścia. Chodź tu na chwilę, Manojek. Chodź, nie, nie wejdę tam, przykro mi. No musisz tam wejść, bo ja... To jest ciekawe pomieszczenie, bo ja bym nie wchodził, wiesz. Ale myślę, że to pomoże nauce rozwinie. Pomoże nauce na pewno. Moja ofiara będzie... Nie, coś się uruchomiło. No. To Alibaba dusz się uruchomiły. Zginąłeś, wiesz, że zginąłeś od drzwi, a nie od kolegi. Zabija nas, ty! Co? Jak nie? Ja pierdolę! Ty już rozszedłeś do pomieszczenia. Ale to możliwe... Zostaw mnie, flaga! Jak ty go zabiłeś? No tam kolce są. To był zdrajca. Dobra, już, spoko. Okej, okej. Myślałem, że ty go zabiłeś tak, o. Czekaj, czekaj. Jestem najgorszym traitorem ever. Tak. Nie będzie wskrzeszenia. Sorry. Nie będzie wskrzeszenia. Ignacy, ej, czy ufasz mi? Widzisz tablady, czy nie? Teraz ci ufam, no nie ufam placę, bo do mnie strzelał. No, zaraz bo ja myślałem, że go zabiłeś tak po prostu. Tak, tam są kolce. A, no nie, ciekawe. Już dużo źle. A dobrze, Kuba, już nie zostanie wskrzeszony. To jest duży plus. O kurde. Ej, ja też się zdziwiłem, myślałem, że nużna strzała bierze, a to tak. Nie, nie bierze. To już zastraszacz. Co się zdarzyło? Ktoś zmarł. Ja słyszałem, jak umiera. Najśmieszniejszy dźwięk agonalny ever. No. Pieseł przestał żyć. Wydał ostatnie tchnienie ze swojej... Właśnie nie wiadomo z czego i to jest najgorsze. Znalazłem biało Manojka. Ja tu nie byłem jeszcze nigdy. Byłeś, byłeś. Nie, tutaj nie. Wyłącz latarkę. Okej, masz rację. Dobra, Kuba. Shoot on sight. Ja bym nie ufał to... Kubie, bo ja znalazłem Manojka nieżywego. Ja cały czas to na tym. Zginął, jak byliśmy razem. Czujesz tylko ty, Plaga, czy ktoś jeszcze? No nikogo poza wami to nie słyszę tutaj, więc... To ty, Plaga, jesteś, bo do mnie strzelałeś, jak twój kumpel traitor mnie zabije. No bo ty go zabiłeś! No bo był traitorem. chyba cię mamy. Ej, ale serduszko miałem duże. To nie znaczy, że wiesz... Nie chciałem być zdrajcą, ale tak wyszło. Tam jest. Wiedziałem. To jest go, Bary. To brzmi jak Borys, leć na niego, bierz go. Dojdź go, Bary. Dojdź go, Bary. Szybciutko. O nie. Dobry, Bary. To był taki moment, myślałem, że tylko Ignacy z pokoju patrzę, widzę Kupsona już i mówię, o, strzeliłem. Ja byłem pewny, że Knife bierze mnie na strzała, wiesz? Znaczy, że bierze na strzała, tak to bym sobie dziabnął tego i uciekł. A proszę, wyjaśnieni. A jak wy zginęliście pieseł i Manowie? Jak to wy tam wyprawiacie? My testowaliśmy pułapkę tak. I okazało się, że Machma zawsze zabija. Że jednak zabija. Bo my dla nauki zginęliśmy. Te pułapki są tak skonstruowane, że po drugich stronach jest jakieś przejście, tylko cholera wiadomo jak się tam dostać, wiesz? Aha, to jest tajemnica. Zginęliśmy za naukę. Tak, za naukę zumarliśmy. Żeby zbadać tajemnicę owoca Oppenhamona. Dokładnie, bo musi być jakieś rozwiązanie tej wszechpotężnej zagadki. Musi gdzieś być pies pogrzebany, co nie? No pewnie. Gdzieś został. To się da załatwić. No. Może go trzeba pogrzebać najpierw. Mamy i to jednego psa. O. A znowu się rozcielamy? To dokładnie, to jest najlepsza taktyka. Ała! O, już someone shoot you, my friend'a? Nie, te strzałki mnie ja idę po shotguna, oczywiście. Ja już nie ma, jest zajęty właśnie. Się czuję bezpiecznie. To jest broń godna zaufania dopiero. To jest w sumie jedyna legitna broń. Ej, ma ktoś pomysł, dlaczego złożył te przyciski w tych małych pomieszczonkach kamiennych? Tych małych, bo właśnie mówię, w tych małych te małe pomieszczonka to są jakieś takie przejścia, to są przejścia po prostu. Skajek, nie chodź za mną, bo się klipujesz za mną. To proszę są przejścia. Nie, bo ja je zamykam, jak klikam z zewnątrz, wiesz? No tak, ale bo one po drugiej stronie być może się otworzą, wiesz o co chodzi? A może cię zabiją. A to nie jest tak, że one łączy jakieś pokoje, czy coś takiego? Nie. Tak, one łączą pokoje, właśnie o tym mówię. Żyjesz albo nie żyjesz. Dobra, Kuba. Ale nie wiadomo, czy przeszedłeś test na przyjaciela. Nie zastrzeliłeś mnie. Dlaczego miałbym cię zastrzelić? No nie wiem, wiesz. Różne rzeczy się dzieją. Chodź, kliknijmy wszystkie przyciski świata i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. To dużo przycisków jest ogólnie. No właśnie, ja chodzę, klikam każdy, ale nie mogę... A, tu jest system... No, ale zauważcie, że ta dziura taka z tymi ogniami, ona raz się odpala, raz nie. Tak, to prawda, ta dziura jeszcze się odpala przez ten czas. Cześć.
Myślę, że tej broni nie mogę znaleźć. No jest tu dużo pomieszczeń, których po prostu nie odkryliśmy, co nie? O, cześć. I ten, cielonko. Pieseł. No, hello. Pieseł zmienił kierunek. A. Nie, to z tym pokoju, to nie przychodzę. Czy wszystkie te, kliknęliście już kamienne te przyciski? Tak. Tu jest jeszcze jakieś do kliknięcia. No, klikajcie wszystkie. Następne kliknięcie. No właśnie, musimy dostać się do tu ten Popek Hamona, no. On musi Popek tam Hamon. Być. On musi być, na pewno. No tutaj teraz kliknę następny przycisk. Musi być, dobra. Ej, ale właśnie... Kuj, dupiu! Bo mówię, to są takie przejście. O, mam kolejny przycisk, czekajcie, kliknę go jeszcze. Coś się... To też jest ciekawe. Coś to aha, otwiera się ta... Tam, gdzie wtedy, w pierwszej akcji... Ta szatana się otwiera tam, tak? Tak, co wtedy te ognie wyleciały. Może trzeba tam złożyć ofiarę i po prostu, jak złożysz ofiarę, to wtedy się otworzy następne. No nie, zamknięte jest cały czas. Ja już raz złożyłem ofiarę w poprzedniej turze, w tym momencie wolałbym. Może rzeczywiście ma na jak trzeba zapukać. Nie działa chyba. To tak, 2 na 10. Halo? Chce nam otworzyć. Alibaba? Nie, to akurat Boriksem był akurat. Nie, Boriksem by się nie zmieścił tej dziurki. Nie, gdzie tam. O nie, to jest ta zła pułapka. To co to za śmieszny granat był? Jaki śmieszny. A mam jak ja mam granaty? A ja mam taki nieśmieszny. Ja mam nieśmieszne granaty. Nieśmieszny? A mam taki snub dogowy, a taki klasyczny. Poczekaj, bo tam gruby duch się coś tak patrzy, jakby kampił na mną. To jest nie, patrzę, kto to do mnie idzie. Gruby duch? Czemu jesteś Badly Wounded? Zrobiło mi się smutno. Jaki jestem? Badly Wounded jest majonek. Jaki jestem? Że jestem zdrowy? A nie, już byłem niezdrowy. Czekajcie, ile nas jest? Odliczankę zrobimy. I dostałem jest Kuba, jest Ignacy, jest Skajek, jest jestem ja. I nie ma kogo. Piotrek? Bloody? Ja jestem, tylko Bloody, że ja się zgubiłem. No to, aha, Bloody jest. Czemu w nas celujesz tak? No nie, no tak se stoję, no co mam robić? To mogę sobie w ściany celować, no ludzie. No. Co wy? A gdzie jest plaga? Bo ja Plagusa nie widziałem. Właśnie tam. Nie żyje. Aha. Nie ponoć, żyje. Bo nie odzywa się. Coś mi coś, nie wiem czy ci mogę ufać, Majku. Majku. Tak, no bo was jest tam pięciu, to każdy może być odważny, że nie wiem czy wam... To ja co, że Ignacy jest czarny? Że Ignacy jest gnoju, Ignacy jest czarny i od razu... Nie żyje, ja go zabiłem, jakiś... ja go zabiłem. Wyzywał cię Ignacy. A ja brać się nie trać, mówiłem. Nigdy mnie nie znajdziecie, już dobrą kryjówkę. Czekajcie, o, Innocentem był. No to jest to nieźle, diabeł. Ignocentem. Ignocent. Dobra, słuchajcie, ja mam kryjówkę i nie chcę być z nikim kolegą, bo mam dobrą kryjówkę. Okej. Okay. No nic. Mogę wam... Ale to w takim razie bardzo mi nie pasuje, dlaczego Plaga nie żyje, a Bloody mówi, że się zgubił. No, no nie, tak trochę zgubię. Jest to podejrzane. No, to chyba byś wiedział, że tak łatwo zgubić, bo ona jest dosyć mała. Tak jak się po nim pochodzi trochę. Jakaś taktyczna jeszcze bombka Bloody? Tam jest uzbrojona albo inne. Ecie pecie. Taktyczna bombka. Ecie pecie? No trudno. Skajek, pokażę ci śmieszną sprawę? Pa. Jak, no, jak wejdziesz tutaj, to będzie śmiesznie. Serio. No, ja wiem. Nie, no obiecuję, tak. Jak nie śmiechniesz, 1000% you will laugh. O. No i co? No i nie śmiesznie, bo teraz musisz przejść na tym na przykład. No idź. O, dobra, no i fajnie. Widzisz, jak śmiesznie było? O, no, kurwa! Śmiesznie. Czemu ja dostałem? Ale z opóźnieniem. Ale no... Ło! Okej. Co to było? No nie. A Bloody powiem ci, że mnie tak usiekłeś pięknie, że... No, tak tam zauważył cię, kampił. Wiesz co, ja się schowany byłem, a on tam wycelował we mnie i zdjął. No, kurde. Ale mi smutno było. To robili. Nie dość, że od Grubasa mnie wyzwali, to jeszcze mnie zabili. Nie, kto cię wyzwał do Grubasa? Nie ma najpierw. To po prostu jest ci dużo do kochania, to jest tyle. Wiadomo. Do wody. Do wody zbrodni. Ale kurde, no ciekawią mnie te przejścia. Ja jeszcze nie mam żadnego kurde, ani razu traitorem jeszcze nie byłem, zły jestem na to. No właśnie, ja byłem raz i tyle. Byłem ani raz jeszcze. Ja też nie byłem. Ja byłem dwa razy, ale to tak jest czasami, ostatnio też jak grałem. To tak, to miałeś całą grę, że nie byłeś ani razu. No ja praktycznie nigdy nie. No coś. Może ja mam jakoś zablokowane na serwerze, że nie jestem traitorem. A ja czemu to jest zamknięte tu? Patrzcie. Wiecie co, może byśmy to później otworzyli właśnie... jakąś komendą, albo to byśmy tam przelecieli, żeby... Albo no, magiczne moce śmierci przeleci przez ścianę. Na zakończenie jakby. No to nie jest głupie. Może jak nie uda nam się rozpędzili, bo ja jestem może taki jak większy, jak się rozpędzę. Tak, no może się udasz. Ale właśnie, trzeba się mocno rozpędzić po prostu. Jak się mocno rozpędzimy, to wyważymy. No, to ja jestem większy, to lecę. Go. Bo Nike jest duchem, także... Go. Powiem ci, że trochę taki chyba się odbiłeś tak trochę. Chyba nie zadziałało.
A co, idziesz mnie zabić? Nie, no, no myślę, że potrzebuję jakiejś broni, bo nie ma w ogóle broni, chłopaki. No bo tutaj jest dużo shotgun. No tak, 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 ale trzeba się przejść, nie mogę być tak. Mógł sobie podejrzany się zachowywał, zobaczcie jak on jest ranny. To jest ewidentnie podejrzeli. Nie, nie, ja widziałem. Bladiego. Kupson był ranny jak spadał, bo tak ledwo przeżył wtedy. Tak, tak mi się wydaje. Kupson był ranny, bo tutaj został zraniony przez te strzałki. No, ale czemu się zranił? Chyba się zranił, żeby po prostu pokazać innym, że nie jest zdrajcą. O, mam przegrana. Dobry pomysł. Był to dobry taki, wiecie, że niby jest ranny, to nie jest zdrajcą, ale to kłamstwo. I myślisz, że to kłamstwo? No. Ja bym prędzej powiedział, że jak ktoś jest ranny, to jest zdrajcą właśnie. No właśnie, wiesz, bo pewnie bo się specjalnie się zranił, żeby było, że nie jest. To kto będzie na tyle odważny, żeby podjąć tę decyzję? Musimy zrobić głosowanie. Czemu głosowanie? Właśnie, do czego chcecie? Nie, nie, nie. Chcemy eutanazję zrobić. Nie, to jest, prawda, badanie społeczne. Co mówicie? Zrobimy głosowanie? To dostanę ankieta. To jest za tym, żeby zastrzelić Kupsona. Ja jestem za nie. Nie. Ja też bo każdy zasługuje na to, żeby żyć, Bladi. Nawet głupia mucha. Przegłosowanie, Kupsa, nie będziesz zabity jednak. Nie, 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 Kuba, ale nie wyzywamy się, nie możemy być ofensji. A mi się wydaje, że ten, kto pierwszy zabrał głos, czyli diabeł... Znowu słychać! To wiecie, coś odpaliłem. No. To mogło być tak, że... Nie, znowu coś odpalił. Że wiecie, że on pierwszy powiedział, że niby nie jest traitorem, ale może dlatego, że... Stop bullying, diabeł. Ej, a wiecie co? W sumie za każdym razem jak tu wchodzimy, to umieramy. To może dla odmiany wyjdźmy stąd po prostu. Co ty? O, strzelał. Chcieliście strzały? No jasne, zbudujemy drabiny i zaraz wyjdziemy. Dobra, to ja pierwszy staję, kolejny na mnie, proszę. Ale wiesz... O, aż Skajka wywaliła z serwisu. Kwestia jest taka, że u góry nas pali słońce. A faktycznie, bo to jest tak gorąco, nie wytrzymamy. Ale to tutaj jest woda, jakbyśmy trochę tej wody wynieśli. Skóry, ja powinien być przed tym ochroniony, nie wiem czemu. No nie? Właśnie, musimy się wytarzać w wodzie po prostu. Jest, może to jest sekret tego miejsca, trzeba znaleźć krem przeciw... Tam, przeciwsłoneczny. Właśnie, tak, film. Plaga się, ej, Plaga, czemu się oddzielasz? Ja się alienuję od was. Weź ty. O. Nie lubię was, bo przebywanie z wami prowadzi do śmierci. Kurde, zawsze. Nie, coś mi się wydaje, że nie kłamiesz. Spojrzałem co się tutaj stało? Kto strzela? Co? Kto strzelił? Kupson, czemu ty strzelasz? Kupson, czemu strzeliłeś do Ignacego, który spadł? Co to się dzieje? Wow! To fuck! Ognie piekielnie się zapaliły! Co? Ty właśnie, tak, może trzeba się poświęcić, trzeba poświęcić, żeby się tam te drzwi otworzyły. Tak zrobiłem, poświęciłem jest... się. Aaa, ktoś się poświęcił. Popekamy, potrzebował. A może uwolniliśmy Popka? Może trzeba, bo tam jest parę takich, ej, guys, jest parę takich ołtarzy, jest parę takich ołtarzy. No chodźcie, to ja się mogę poświęcić do następnego, bo i tak mam mało HP. No dobra, no. Chodźcie, zobaczcie, czy są drzwi otwarte teraz. Nie, no w tej chwili jeszcze nie, bo muszę... Patrzę na drzwi, są zamknięte niestety. Poczekaj, gdzie to było następne? Nie w tą stronę? A to jest dziwne. Jak jest ktoś traitorem, niech zawieźmy broń, na razie zobaczymy co tu będzie, nie? Tak. Dobrze. Żeby wyjaśnić całą trzeba akcję. Trzeba odkryć właśnie tajemnicę Popek Hamona, to może być najciekawsze, że nie wiecie. Nie, tam na dole nie. Jakby to równolegle tu... do tego był, ja wiem, gdzie stronie jest jeszcze jeden. Gdzie? Tam przy wyjściu, jak jesteście, przy tym zamkniętym. No. Jak patrzycie na wejście, to lewy korytarz. Czyli ten. Lewy, ten później idziecie w prawo przy skrzynkach. I na maksa w prawo i tam będzie ołtarz. Faktycznie, no, w prawo. Niedługo poznamy wielką tajemnicę Popek Hamona. Wielką tajemnicę wiary. O jest, dobra. Jest, Kuba, poświęcasz tak, tylko czekaj, wyrzucę shotguna, żeby ktoś miał. Bladi, weź sobie tutaj shotgun. O, dziękuję ci, ale mnie rozpieszasz. Dobra, Popek Hamon lecisz. Dobra, lecę. I co? Tu. I? Czekajcie, o teraz. No. No. Coś się czuje. Wow, o Jezus. Szybko, ej, dobra, idziemy na środek. Ale drzwi się nie otworzyły. Nie zdążymy. No nie. Czyli jeszcze jedno pewnie jest. Gdzieś może jedno, może nie, jest. Dwa były chyba tylko. Ale już nie, tylko dwa kończy, nie? Tylko no dwa były? Nie ma jeszcze guzik więcej? Nie, czekaj. Sprawdźmy. Panowie traitorowie. Jest jeszcze jeden. A. Kurde. Nie no, Piotrek, a gdzie ty widziałeś ten jeszcze jeden? No to ja wam wskazałem ten jeden, nie? Aha. Tutaj gdzie idzie majonez, to znaczy... No, majonez. Tutaj? Tak. Majonez. No. Nie tu. Weź się cofnij. No i tutaj? Gdzieś tutaj? W lewo? Tak, tutaj diabeł, tutaj dokładnie. Powiem chłopaki, że już odkryłem. O, jest! Miejscu. Ale Ignacy, cicho. Dobra. Ja już wiem, co tam jest. Skakuj tam. Ja już wiem, co tu jest. Zobaczymy, czy otworzycie tajemnicę. Właśnie. No dobra, zadziałało. I trzeci. Co? Czyli wychodzi na to, że jeszcze jeden? Możliwe. A nie, coś słyszycie? Muzyka. No, jest taki dźwięk. O, Alibaba! Juno jest beat, gościu! Ale nie otwierają się drzwi. Nie otwierają się drzwi. Kurde. Może musisz zapukać. Hmm. Może jeszcze jeden jest. Pitałem ja i nic. Nie, już. Pukajcie! Panie! Może też trzeba kliknąć. Panie Darku, też możemy?
Ej, ale no ciekawe są te takie pomieszczenia. Te takie pomieszczenia pułapki, że po drugiej stronach jest faktycznie przejście. Zobaczcie sobie. No jest. I jest. I tam też jest aktywator pułapek jakby. Dziwne. Pali się jeden ołtarz, patrzę ile tych ołtarzy się pali. No trzy się palą. Trzy się palą. Trzy się palą, tak. Wszystkie trzy się palą. To znaczy, że. Trzeba coś kliknąć. Coś nie działa. Jak to na to wpadłeś? No nie. I'm the smart guy, you know? Nie, mi się wydaje, że ty jakiś po studiach jesteś, on. No. Taki skończony. Ty szkalowniku mały. To jest szkalownik. No ma, no to jest szkalownik. Nigdy. Troszkę. No i co? Any idea, guys? Co sobie robimy? Zagadka jest zbyt skomplikowana chyba. Wydaje teraz. Mi się, że jest zbyt skomplikowana ta zagadka. No. Kurczę, a tak. Dobra, to się zabijajcie i tyle. No i mi się wydaje, że na ostatnim rundkę możemy sobie przelecieć przez ścianki i zobaczyć sobie, jakie jest. Tak, no ja już oglądam sobie, tak? Więc możecie się zabić, obejrzeć sobie przez ścianki, jak to wygląda. No my jeszcze, ja też już poznałem to rzadkie tak. Tajniki. Ale też przyznam się, że ten sekret nie jest taki wyjątkowy. No, nie? A ale nie, a pupek Hamon! Ej, wyszedłem. Że mapa... Gdzie wyszedłeś? Wszedłem do tego pokoju z kolcami, nacisnąłem przycisk i puściło mnie dalej. A może jesteś traitorem? Jesteś takim jakby traitor. A właśnie, może jak jesteś traitorem, to zawsze chodzisz. Tak, mogę uruchamiać pułapki, tak, mogę to jest most taki... O, dobre. No, rozpiliśmy. W dobrym momencie rozpiliśmy. Najlepszy moment odcinka, po 30 minutach. Może zrobimy drugi odcinek kiedyś na tej mapie. Może kiedyś tak. To co, finiszujemy, czy tak, tak jest. Koniec. Zatrzymajcie się, siema. To cześć. Elo.